Kolejny odcinek Przemyśl Przemyśl, w którym zobaczycie, jak wypala się kawę na przemyskim rynku. Dlaczego warto przyjechać do Przemyśla? Dla zabytków. Dla specyficznego klimatu i pięknych przemyskich uliczek. Ale warto również przyjechać, by na rynku Starego Miasta zatrzymać się choćby na chwilę, odetchnąć i spróbować przemyślanej kawy. Przemyślanej, bo wypalanej na miejscu w Przemyślu. Mamy dwa rodzaje przemyślanej kawy. Przemyślanej, bo wypalanej tu, na miejscu w Przemyślu. Przemyślana kawa numer 1 to arabika z Brazylii i w niej możecie poczuć migdały i czekoladę. Natomiast w bardziej dzikim espresso, robionym z przemyślanej kawy numer 2, poczujecie pomarańcze i czekoladę. Przemyską kawę wypalamy oczywiście w rynku, w naszym centrum, gdzie za pomocą takiego pieca kontrolujemy wszelkie parametry, wszelkie zmiany, jakie zachodzą w ziarnie kawy. Ponieważ kawa na początku jest zielona, w trakcie wypalania kawy ona zaczyna brązowieć, aż w końcu osiąga finalny kolor. Dla nas niezwykle istotne jest, żeby ta kawa nie była zbyt ciemno wypalona, zbyt intensywnie, żeby zostawić w niej najwięcej naturalnych smaków. Przemyśl to miasto wielokulturowe, dlatego na przemyskim rynku wypijecie nie tylko kawę wypalaną tutaj w Przemyślu, ale również napijecie się kaw, które są wypalane w innych miastach Polski i w ten sposób możecie się przekonać, ile dobrego jest w polskiej kawie. Mówi się, że najlepsza kawa jest we Włoszech. My uważamy, że najlepsza kawa jest w magicznych miejscach. A trudno bardziej magiczne miejsce jak rynek Starego Miasta w Przemyślu.